was, szanowny skrzaty. Proszę, by głos zabrał Thor. Oto winowajca, który rzucił na Solka i jego kolegów podejrzenie, że hodują nielegalnego Solona, który znosi w korytarzu jajka. Patrz, na Arturo w najgłębszych tunelach i narażają się. Sam kończy w pomocy i narazi się na wielkie niebezpieczeństwo. Nie może zrozumieć, jak to możliwe, że jeden z nas, Solny Skrzat, narazi w korytarzu na największe niebezpieczeństwo. A do tego łamał, kradł i chciał coś zrobić dzieci. Chciałbym je usłyszeć, kamerze, co masz na swoją obronę. Przecież jestem takim samym skrzatem jak każdy. To nieprawda! To nieprawda! To nieprawda! Chciałam mieć swojego własnego Solonia, ponieważ polubiłem je bardzo, dlatego zostałem szukaczem. Ale nie za to cię dzisiaj sądzimy. Codziennie wyobrażałam sobie, że bawię się z moim Soloniem, uczę go różnych sztuczek i go karmię. Więc pozwoliłem, zapytałam w końcu skarbnika o pozwolenie na hodowlę własnego Solonia, ale on odmówił. Ale to wszystko wina skarbnika. Czy tak? Przez najbliższe 100 lat nie wydałem pozwolenia na wyhodowanie kolejnego Solonia. Soloń to nie zabawka dla skrzata. To wspaniałe i pożyteczne zwierzę, którym trzeba się właściwie opiekować. Ale kiedy wymknie się spod kontroli, jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Ty, Haliburze, złamałeś mój zakaz. Teraz nielegalny Solon znosi jajka w korytarzach i żaden skrzat nie może czuć się bezpiecznie. Z góry zagrażają nam ludzie, a z głębiej ziemi solidarny. Masz coś więc jeszcze do powiedzenia, zanim wydamy wyrok? Nie wiedziałam, że tak się stanie. Chciałam mieć tylko własnego Solonia. Ale złamałem tym zakaz karmnika i odwieczne prawa skrzatów. Żałuję i wstydzę się tego. A może to wiesz, bo się boisz karmić? Tak, zasługuję na najwyższą karę, ale pragnę, byście mi wybaczyli. Szanowne skrzaty, czy Halibur jest winny? Winny! 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 I ja tak twierdzę. Czy zasługuję na najwyższą karę? Zasolić go! Zasolić go! Wskazuję Halibura na zasolenie z odpracowaniem. Ma pomagać skrzatom i ma opuścić Solilandię razem z ekipą górniczą. W nocy będzie wydobywał sól z kopalni, a w dzień pozostanie jako solna rzeźba. Ma pomagać skrzatom i ludziom. Kryształ do zdejmowania zaklęć otrzyma nasz sztygar Laszlo. Kara będzie trwała nie mniej niż 300 lat. Koniec rozprawy.